Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, jesteśmy już po rozprawie. Jesteśmy po naszej rozprawie sądowej, czy klasowej, nie sądowej, i wylądowaliśmy w pokoju. Tak więc kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Dobra, widzę, że Makoto nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Czy w łazience? Odeszła. Ona naprawdę odeszła. To prawie tak, jakby nigdy się tu nic nie wydarzyło. Każdy ostatni znak istnienia Sayaki zniknął bez śladu. Jest tak, jak powiedział. Po rozprawie klasowej, zanim wróciliśmy windą, Monokuma powiedział. O, prawie zapomniałem. Jako iż rozprawa się zakończyła, pójdę i pozbędę się wszystkich zwłok. W porządku, nie musicie mi dziękować. Już sam widok waszych zachwyconych, uśmiechniętych twarzy to dla mnie wystarczające podziękowanie. W końcu, nikt nie chce codziennie patrzeć na gnijące zwłoki. To nie może być dobre dla zdrowia. Nie miałem nawet czasu na opłakiwanie śmierci Sayaki i Junko. Jestem pewien, że właśnie dlatego to zrobił. To jest jak kiepski żart, obrzydliwy sen. Ale muszę zaakceptować taką rzeczywistość. Uszedłem do jadalni, żeby spotkać się z innymi. Przepraszam za spóźnienie. Anosa! Hej, Makoto, wszystko w porządku? Z pewnością się nie spieszyłeś. Właśnie miałem zamiar pójść po ciebie i zaciągnąć cię tutaj z powrotem. Przepraszam. Więc, co się stało? Czy twój pokój został posprzątnięty, tak jak powiedział? Wyobrażam sobie, że byłoby trudno spać z gnijącymi zwłokami w twojej łazience. Oj, oj. Jezu, to pojebane, stary. Dlaczego powiedziałeś coś takiego? Mój pokój był jakby nietknięty. Nic nie zostało. Jakby to wszystko nigdy się nie wydarzyło. Suka. Musi być ciężko przebywać tam, wiedząc co się stało. Dlaczego po prostu nie pójdziesz do pokoju Sayaki? Cóż, pozostanie tam z jej zapachem wciąż unoszącym się w powietrzu. To by bolało mnie równie mocno. W dodatku... postanowiłem, że nie mogę zapomnieć o niej, zwłaszcza po śmierci. Makoto. Ej, nie smuć się. Depresja nic tu nie pomoże, prawda? Jeśli wszyscy będziemy pracować się razem, na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Więc wszyscy po prostu spróbujcie się trochę rozchmurzyć i wróćcie na właściwe tory. Czy to naprawdę miało sprawić, że poczujemy się lepiej? A? Już próbowaliśmy pracować razem, a mimo to ktoś został zamordowany. W tym momencie każdy może nas zdradzić. Teraz, gdy to już się wydarzyło, pozostaje pytanie, kiedy i czy w ogóle wydarzy się następne. Tak, bo to Sayaka wykonała pierwszy ruch. Ale jeśli będziemy działać razem przeciwko mistrzowi gry, nikt nie będzie miał powodu, aby robić coś takiego. Wmawiaj to sobie. Ja poczekam tutaj w prawdziwym świecie. Pracować razem, walcząc ze wspólnym wrogiem. Czy ci się to podoba, czy nie, to nie jest takie proste. Co masz na myśli? Mistrz gry wydaje się o wiele potężniejszy niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. Czuję szczyt nadziei, który miał być dobrze broniony, a następnie zmodyfikował tę akademię tak, aby spełniała jego oczekiwania. Poziom Monokumy, który wydaje się niesamowicie zaawansowany, uspokaja również wszystkie nasze potrzeby. A wisienką na torcie jest egzekucja, której byliśmy świadkami. Wszystko zostało zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach.
To nie jest praca jakiegoś zwykłego psychopaty. I wstawienie się mu może być zbyt ryzykowne. No rabo. W takim razie, co możemy zrobić? Każdy, kto naprawdę chce uciec, będzie musiał po prostu przestrzegać zasad. W takim przypadku jedyną opcją jest oszukanie osób wokół ciebie i wygranie gry. Ja to... Nie. Nanda. Co nie? Jadaju. Jeśli to oznacza zabicie kogoś innego, to nie chcę tak żyć. Oni nie żyją przez nas. Nie chcę nikogo zabijać. Oni? Co masz na myśli? To ty. Leon zginął, ponieważ wszyscy na niego zagłosowaliśmy, prawda? Nie ma w tym różnicy, ponieważ sami się zabijamy. Ale... Gdybyśmy nie zagłosowali na niego, wszyscy byśmy umarli, co nie? Nie chcesz tego? Ona ma rację, jeśli zrzucisz na siebie taką winę, zmienisz się w pełnoprawnego masochistę. Ichiro, posłuchaj. Nie jesteś winna, ani ty, ani Leon, ani Sayaka. To mistrz gry jest odpowiedzialny za to wszystko. Nie mieliśmy innego wyboru. Musieliśmy zagłosować. Nie mogę sobie wyobrazić, co by się z nami stało, gdybyśmy odmówili. W końcu to Monokuma ostatecznie zabił Leona. Więc nie złość się na siebie. Zamiast tego skieruj swój gniew na mistrza gry. Aha. To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym, oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. A, jeszcze jedno. To było oczywiste, że wcześniej staraliście się poprawić swoje samopoczucie i usprawiedliwić to, co zrobiliście. Kogo pierwszego zobaczę, temu nigdy nie przemaczę. W sumie i tak wiem, gdzie się chowacie. Teraz uważajcie i się skupcie. Ciężar oceniania innych jest trudny do zniesienia, więc bądźcie świadomi swoich działań. Porządek i stabilność polegają na poświęceniu i odpowiedzialności wszystkich. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie. Karaluchy pod poduchy. Czekaj, o czym on? Czy on powiedział, że to wszystko nasza wina? To dość okrutne, stary. Ten śmieć, za kogo on się uważa? I tak dzień dobiegł końca. Napięty, szalony dzień, w którym zginęło trzech kolegów z klasy. Sayaka, Junko i Leon. Ale to dopiero początek. Nasza rozpacz dopiero się zaczęła. Rozdział drugi. Męskie życie rozpaczy. Obudziłem się następnego dnia i usłyszałem poranne ogłoszenie Monokumy.
Następnie wezmą nas wszystkich na salę gimnastyczną. Co on planuje tym razem? Niemal drętwiliśmy z przerażenia, ale Monokuma był bardzo podekscytowany, by wciągnąć nas w swoją małą grę. I z takim zamiarem rozpoczął ją. Hej! Udeo dore ni nobaste! W porządku, podnieście ręce w górę i w dół! Idź, nie, tam, si! Jeden, dwa, trzy, cztery! Idź, mi, tam, si! Jeden, dwa, trzy, cztery! Sarani cioku dioge ni, mane nobashimasho! A teraz sięgnijcie w górę i pochylcie się w dół! Zenshin o kinchou sase, subayasa to chikaradziyosa o minitsukeru no da! Napnij te mięśnie, dodajmy trochę siły i szybkości tym młodym ciałom. Czy to nie cudowne? Utknąwszy w ten sposób, musicie pozostać w formie. To ty trzymasz nas w środku. Nie spinaj się tak bardzo, bo się spocisz. To moje motto. Wow, zabrzmiało całkiem kulersko, co nie? Kochasz mnie? Umarłabyś dla mnie? Umarłbyś dla mnie, bijąc się w agonii? Więc dlaczego nas tu wezwałeś? Z pewnością nie tylko po to, żeby poćwiczyć. Tylko poćwiczyć? Tylko poćwiczyć? Jeśli ćwiczenia sprawiają, że się śmiejesz, sprawią również, że będziesz płakać. Jeśli będziesz kontynuować te ćwiczenia, odkryjesz sekret Assassin Fista. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie w Imperium Ciemności. Ot może być twoja? To brzmi jak głupoty, które wymyśliłby jakiś idealista. To nie ma znaczenia. Po prostu przejdź do rzeczy. O Jezu, przepraszam, Tomokoto mówi. To nie ma znaczenia. Po prostu przejdź do rzeczy. Naprawdę wezwałeś nas tutaj, żeby tylko poćwiczyć? Ano nie. Oczywiście, że nie. Myślisz, że mamy tyle wolnego czasu? Okej, to co w takim razie? Chciałbym coś ogłosić. Po każdej rozprawie klasowej w Szczycie Nadziei otworzy się przed wami całkowicie nowy świat. Całkowicie nowy świat? Umaera! Byłoby okropne, gdybyście musieli tu żyć wiecznie, bez niczego nowego, co mogłoby was trochę zmotywować. Poza tym wiem, jakie wy dzieci w dzisiejszych czasach z tymi HWDP i ADHD. Muszę was motywować. Nie. Więc śmiało, rozejrzyjcie się ile chcecie. Cieszcie się nowym, porozprawowym światem, aż was rozniesie. Po tym Monokuma zniknął, pozostawiając nas jeszcze bardziej zdezorientowanych niż wcześniej. Ale... nowy świat? Czy on mówił o wyjściu na zewnątrz? Wydaje się mało prawdopodobne. Dobra! Cóż, nie dowiemy się, póki nie zobaczymy. Oj. Cokolwiek miał na myśli, wydaje mi się, że będziemy musieli przeszukać szkołę jeszcze raz. W porządku, więc rozdzielimy się i zaczniemy dochodzenie. Kiedy skończycie, spotkamy się w jadalni i podzielimy się tym, co znaleźliśmy. Jesteś jak pies, który zna jedną sztuczkę. Wiesz? Bardziej jak dobre źródło żarcia, a teraz ruszajmy. Jego słowa zabrzmiały niczym sygnał, przez który wszyscy się rozproszyli i opuścili salę gimnastyczną. Ojej, to było dużo czytania. Ja was przepraszam do tego Monokumę i Makoto. Ale serio. Jest godzina 12:07. Ja jeszcze to muszę wyrenderować, na 14 mam do pracy. A powiem wam osobiście, że niedawno wstałem. Niedawno wstałem. Hej, Makoto, widziałeś, co jest w gablocie? Źle, jest bardzo źle, stary.
O co ci chodzi? Nie zauważyłem tam nic dziwnego. Jasne, dla niewprawionego oka tam nic nie ma, ale to jest okropne. Zła, okropna, straszna pułapka. Widzisz rzeczy, które są tam poustawiane? Bogowie mogli użyć tych rzeczy do nawiązania z nami kontaktu. A? Oświeciło mnie. To zły znak totalnej dewastacji i zagłady. Wypuść mnie stąd! Wypuść mnie! Nie mam pojęcia, o czym on mówi, więc może po prostu go zostawię. No co jest w tej gablocie? W gablocie są jakieś trofea oraz parę innych rzeczy. Zwycięstwo w mistrzostwach i takie tam pewnie były dla każdego normą w tej szkole. Nic nie ma. Co ty jest tu, Hiro? Lub odpierdzielasz. O Jezu. Góra się odblokowała. Góra się... Ale jaki ty wielki się zrobiłeś? Shimaru, kurde, co ty... Dupomasz? Makoto, zobacz! Brama, która blokowała schody, zniknęła. Chyba otworzyło się przejście na pierwsze piętro. Ja zostanę tutaj na wszelki wypadek. Niezwykle ważne jest dwukrotnie sprawdzanie miejsc, o których już wiemy. Czyż nie jestem inteligentny? Czasami naprawdę sobie imponuję. Cóż, zostawię to piętro dla ciebie. Nie lubię cię zbytnio. Dolna strefa parter. Idziemy na pięterko. Brama, która blokowała schody, została otwarta. Czy to właśnie Madokuma miał na myśli, mówiąc o nowym świecie? Jeśli tak, to co tam jest? Jeśli nie pójdziesz, się nie przekonasz, nie będziesz wiedział. To jest pierwsze piętro szkoły. Może jest tu jakaś wskazówka? Tak, jestem tego pewien. Musi coś tutaj być. Damska łazienka? No ja bym sprawdził. To jest damska łazienka. Gdybym kiedykolwiek zrobił jeden krok w tę stronę, w oczach wszystkich stałbym się totalnym dziwakiem i byłby to dla mnie koniec. Męski, toj toj. Nic tu nie ma? O, tam coś jest. Tutaj są przechowywane materiały do czyszczenia łazienki. Nic ciekawego. Po co te łazienki były? Musiałem sobie zapalić przy okazji. Dobra, to jest klasa 2A. Monokuma poszedł spać. Lepiej będzie, jeśli wyjdziesz z tej sali. Dobra, Sakura, co ty masz mi do powiedzenia? Naruhodo. To musiał mieć na myśli, wspominając o nowym świecie. Chyba powinnam się naprawdę dokładnie rozejrzeć. Ty wyglądasz normalnie jak Super Saiyanin. No, opuśćmy pomieszczenie. Jak wygląda mapa? Jak wygląda mapa? Tu jest ta sala. Tu więcej nic nie ma, tu jest ślepy zaułek, tu również jest kolejne piętro. Ale zamknięte. I tu mamy jeszcze tylko dwie sale. No w sumie trzy, bo to jest jeszcze jakaś kanciapka. Biblioteka. Loan. Dobra, ja najpierw to biorę. Ta półka jest zakurzona, ale na niej jest list. Co to jest? Akademia Szczytu Nadziei. Był schowany pod grubą warstwą kurzu. Musiał tam leżeć przez długi czas. Cóż, zobaczmy, co jest w środku. Ale nie powinniśmy czytać cudzych listów bez zgody. Makoto, weź się walnij w dekiel. To, czego nie powinniśmy robić, to zostawić go tutaj bez sprawdzenia, co jest w środku. Okej. Zerwałem pieczęć na zakurzonej kopercie i wyciągnąłem kartkę, którą znalazłem w środku. Rozłożyłem kartkę i przeczytałem, co było tam napisane. Z Biura Wykonawczego Akademii Szczytu Nadziei. Od lat angażujemy się w kształtowanie młodzieży, która pewnego dnia ukształtuje świat.
Mamy długą, dumną historię jako instytucja szkolnictwa wyższego z pełnym wsparciem rządowym. Nasi absolwenci wchodzą do społeczeństwa gotowi do przyjęcia aktywnych ról przywódczych w każdej ważnej dziedzinie pracy. Jednak Akademia Szczytu Nadziei musi na razie opuścić kurtynę swojej wspaniałej historii. Ta decyzja nie była łatwa do podjęcia, ale poważne problemy sprawiły, że stało się to konieczne. Ale to nie był błąd. To nie koniec Akademii Szczytu Nadziei. Zamierzamy ponownie otworzyć nasze drzwi, gdy tylko problemy, które zmusiły nas do zamknięcia, zostaną rozwiązane. To powiedziawszy, koniec jak na razie. Chciałbym osobiście i szczerze podziękować wszystkim za pomoc i wsparcie przez lata. Na razie czekamy na oficjalne upoważnienie rządu do formalnego zaprzestania działalności. Co to znaczy? Treść tego listu jest zaiste interesująca. Wydawałoby się, że Szczyt Nadziei przestał funkcjonować jako szkoła. Sądząc po ilości kurzu na liście, wydaje mi się, że wydarzyło się to dość dawno. Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że to nic może mieć co najmniej rok. Więc mówisz, że Szczyt Nadziei został zamknięty mniej więcej rok temu? Najprawdopodobniej mistrz gry przejął opuszczoną szkołę, aby odegrać ten mały spektakl. Ale to by oznaczało, że kilka dni temu, gdy tu przyjechałem, ta szkoła była już zamknięta. To w ogóle nie ma sensu. Poza tym, gdyby szkoła została zamknięta, nie sądzisz, że byłoby to we wszystkich gazetach czy coś? Więc mówisz, że mogło to się wydarzyć ponad rok temu, prawda? Zanim tu dotarłem, szukałem w internecie informacji o tej szkole i nie znalazłem czegoś takiego. To wszystko musiało być częścią planu mistrza gry. Zbawił nas tutaj wszystkich. Ktoś, kto mógłby stworzyć miejsce do osądzenia i wykonywania wyroków śmierci, mógłby potencjalnie być zdolny do wszystkiego. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że ten list jest prawdziwy. Jeśli jednak jest prawdziwy, rozwiązuje to jedną tajemnicę otaczającą tą szkołę. Powodem, dla którego nie ma tutaj innych uczniów, być może jest to, że szkoła została już zamknięta. To byłoby sympatycznie proste rozwiązanie, to prawda. W takim razie, co z drugą częścią? Decyzja nie była łatwa do podjęcia, ale poważne problemy sprawiły, że stało się to konieczne. Ale to nie był błąd. To nie koniec Akademii Szczytu Nadziei. Zamierzamy ponownie otworzyć nasze drzwi, gdy tylko problemy, które zmusiły nas do zamknięcia, zostaną rozwiązane. Co mieli na myśli przez poważne problemy? Najwyraźniej z tego powodu szkoła musiała zostać zamknięta. Czy jest jakiś związek między tym, a sytuacją, w której się znajdujemy? Jeśli te dwa wydarzenia są ze sobą połączone, odkrycie tego związku byłoby użyteczną wskazówką oprócz ustalenia motywu mistrza gry. Chociaż nie mogę nic więcej wywnioskować, dopóki nie znajdziemy więcej szczegółów. Innymi słowy, tylko mistrz gry zna teraz prawdę. Motyw mistrza gry. Jeśli dowiemy się, dlaczego chciał nas tu wszystkich uwięzić, czy to wystarczy, żeby nas stąd wydostać? Albo... O Jezu. Przepraszam was, ale coś mnie złapało. Ojej. Mam nadzieję, że się zmutowałem i słyszeliście tego napadu kaszu. O matko. Dobra. Tu jest laptop. To wygląda jak laptop. Wygląda dość staro. Jest cały pokryty kurzem. Jest uszkodzony. Próbowałem nacisnąć przycisk zasilania, ale nic się nie stało. Jest zepsuty, co? Jaka szkoda. Miałem nadzieję, że uda mi się użyć internetu i zobaczyć, co się dzieje w zewnętrznym świecie. Jeśli jest uszkodzony, to nie mogę nic z tym zrobić. Masz Chichiro, informatyka, programistkę, no. Prawda jest taka, że teoretycznie informatyk, programista nawet powinien w jakiś stopniu ogarniać sprzęt klasy PC. Dobra, Hifumi. Jestem w absolutnym szoku. Dlaczego?
mają tutaj wszystkie te książki i nie ma chociaż jednego egzemplarza z żadnych moich prac. No, no tak. Po co mieliby trzymać komiksy w bibliotece? Poza tym większość fanfików to tylko porno narysowane przez amatorów. A, po prostu tego nie rozumiesz. Nic, a nic. Ale ja to rozumiem. I z taką twarzą jak twoja. Każdy przyzna, że wszystko, co robisz, nie jest warte zachodu. Mów o mnie, co chcesz, ale nigdy nie oceniaj książki po autorze. A teraz posłuchaj. Wygląd nic nie znaczy. To, co widzisz przed sobą, to nic innego jak skóra, która zawiera mięsną miazgę mojego geniuszu. Moje dzieła określają mnie i moją wartość. Jesteś taki stuknięty. A, jestem przyzwyczajony do bycia niezrozumianym. Myślisz, że twoje słabe ataki obniżą moje HP? Ci dwoje naprawdę mnie martwią. Ewidentnie. Tutaj jest wyjątkowo dużo kurzu, a oświetlenie jest po prostu mierne. Jak na bibliotekę, to nie jest miejsce, w którym chciałabym czytać. Mimo tego, ta biblioteka jest najbardziej interesująca. No? Co tu jest takiego interesującego? O, nic. Po prostu głośno myślałem. Toko? Musisz być całkiem szczęśliwa, mając pod ręką te wszystkie książki. Co, Toko? Nie szczególnie. Na razie nic nie zwróciło mojej uwagi. A w rzeczy samej, jest tu mnóstwo książek. To prawda, ale zawartości brak. Gdzie są komiksy? Gdzie jest sekcja dla nastolatków? Komiksy? Sekcja nastolatków? Te rzeczy to strata czasu. A widziałem, co piszesz, panno Fukama. Chociaż jesteś utalentowana, twoje dzieła nie są w ogóle warte zachodu. Moje historie są pełne prawdziwej miłości i czystych uczuć. Nie porównuj ich do tych swoich śmieci. Twoje pisanie nie ma żadnego znaczenia. To tylko kilka pomieszanych liter. Ktoś powinien to po prostu spalić. O, ta dama chyba za dużo protestuje. Założę się, że potajemnie interesujesz się yaoi. Yaoi. Nie obchodzi mnie, czy to anime, komiksy, fanfic, czy cokolwiek. To wszystko jest takie brudne. Same bzdury, które zostaną zniszczone i zapomniane za pół dekady. Sama rozmowa o tym przyprawia mnie mdłości. Czuję, że zaraz wymiotuję. Obraziłeś mnie i mój honor. Ta dwójka naprawdę zaczyna mnie przerażać. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Oj, to ty jeszcze, Makoto, mało widziałeś. Cóż tu jest? Na blacie tego biurka jest gruba warstwa kurzu. Wygląda na to, że ta biblioteka była zaniedbywana przez długi czas. Mimo, że sama szkoła jest w porządku, to ktokolwiek jest odpowiedzialny za dbanie o nią, był dość leniwy. Dziwne. O, jest monokoin. Właśnie, mam 94 monetki. 94 monetki. Co jest za tymi drzwiami? To jest jakieś archiwum. Widziałem tam tylko stosy starych książek i akt. Nie mogę sobie wyobrazić, jaki biznes można w tym miejscu prowadzić. To prawda. A raczej nie mam powodu, żeby to sprawdzać. Makoto, nie ufaj ludziom! Kontakt? Książki są ciasno ułożone na półce, ale patrząc na to, całość jest niesamowicie zakurzona. Wygląda na to, że ta biblioteka była zaniedbywana przez długi czas. Mimo, że sama szkoła jest w porządku, to ktokolwiek jest odpowiedzialny za dbanie o nią, był dość leniwy. Dziwne. Dobra, to chyba wszystko już tutaj, co mamy. Opuśćmy to pomieszczenie. I co nam zostało jeszcze? Jakaś ostatnia pseudoklasa.
2B. Rzeczywistość to nie wszystko. Ale tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Taki monokuma zrobiony na rzeczywistego, realnego. Dobra moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Macie w tej chwili tworzony serwer Minecrafta i Terrarii, który macie na stronie spookyshiro.pl, a więc tam sobie możecie dogarnąć mniej więcej jakie są zasady, jakie są ustawienia serwera i tym podobne. Dobra moi drodzy, trzymajcie się, hej hej!